Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry Pokémon Crystal Extreme Randomizer Nuzlocke. Oj, słuchajcie, słuchajcie, ostatnio śmialiście się, że straciłem Pokémona. Śmialiście się, że trafił mi się nowy Pokémon, ale którym był Metapod. I uważaliście, że Metapod będzie słaby i że w ogóle już przegrałem i koniec. Nie, nic bardziej mylnego. Zaraz się dowiecie, o co chodzi, ale nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jak będzie się podobać. A ja już wam mówię, co jest grane. Słuchajcie, Metapod potrzebował jednego levela, żeby ewoluować. No i teraz zamiast Metapoda mam pięknego, słuchajcie, pięknego Butterfree. Zobaczcie jego typy. Nie napisałem wam, jakie Pokémon ma typy. Zapomniałem o tym. Nie pokazałem tego. Słuchajcie, Butterfree o typach ciemność, smog, rozumiecie? Mroczny smog, Butterfree. I w sumie, jak się tak na niego przypatrzeć, to rzeczywiście kolorystycznie pasuje na Pokémona typu ciemność. I gdzieś tam wewnątrz tego motylka drzemie nieposkromiony smog. Jeżeli chodzi o jego ataki, to Psychic, Psybeam, Water Gun i Rapid Spin. I ktoś powie, słabo, co to dobre ataki są, statystyki, że co, że ma 74 specjalnego ataku, 74 defa, special defa, ktoś powie, no spoko, no inne Pokémony mają, o, Politoed ma lepszy specjalny def, tutaj Gałka Gaming ma świetny defense, Charizard ma lepszy specjalny atak, to samo zresztą Magmar i, no akurat Darkrai nie, chociaż nie, no trochę wyższe ma, no ale teraz słuchajcie, powiem tak, mojego Butterfree los obdarzył niesamowitą siłą ataków. Zobaczcie na to, słuchajcie, pierwszy atak, Psychic. Cios typu ziemnego o mocy 140. Oprócz tego może zmniejszyć specjalną obronę u przeciwnika. Lećmy dalej, Psybeam 95 mocy. Może sprawić, że przeciwnik będzie miał konfuzję. Water Gun 80 mocy. A na końcu Rapid Spin, który normalnie jest atakiem, który mało co zabiera. A tutaj 130 mocy cios typu roślinnego. No mówcie co chcecie, ale jak to nie jest mocne, ma mieć takie ataki, gdzie najsłabszy ma 80, no to ja nie wiem co. Dodatkowo mój Charizard, on też się chyba czegoś nauczył. A tak, zabrałem mu Miotacz Ognia, bo był fatalny, bo on chyba miał Miotacz Ognia. Dałem mu Sacred Fire. Sacred Fire ma 100 mocy, więc nawet, normalnie jest mocniejszy, ale nawet, może być. No i dobra, słuchajcie, teraz musimy szukać podziemnego wejścia do miasta. Ja tam już kiedyś byłem. Oczyściłem sobie dróżkę, ale jeżeli mnie pamięć nie myli, to czeka nas walka z rywalem. Czy tak będzie? Zaraz zobaczymy, czy moja pamięć szwankuje, czy nie. To miejsce trochę inne jest, jak się gra w Soul Silvery albo Heart Goldy. Tu mamy od razu zejście na dół. Tam trzeba się normalnie było przebierać te sprawy. Tutaj nie trzeba. No i dobra. A jednak... Jest on, słuchajcie. Jest on najgorszy, najbardziej przerażający. Wulu, zatrzymaj się. Tak, zobaczył mnie, więc postanowił mnie śledzić. No świetnie. Czekaj chwilę. No. Aha, czyli zamierza po prostu mnie pokonać. Jak zwykle zamierza udowodnić, że jest lepszy. Czy mu się uda? Wątpię. Dobra, pokaż mi 5 Pokémonów. Kurczę, mocny. Pokaż, jakie masz levele i co to za Pokémony. Pierwszy Pokémon Raticate. Ojejku, widzę Raticate, od razu mi się wspomina Pokémon, którego straciłem niestety. Ej, dobra, słuchajcie, przywalmy może z Psychica, zobaczymy ile... Bariera! Oż ty cwaniaku. Zwiększył defense i teraz ten... O kurde! Dobra, słuchajcie, Raticate wychodzi na to, że jest Pokémonem, który ma typ latający. Czyli Rapid Spin zabierze mało, Psybeam, Psychic nie zadziałają, no ale Water Gun powinien być super efektywny. Bone Clap, okej. Okay. Not very effective, bardzo dobrze. Dawaj go z tego Water Guna, mam nadzieję, że mocno dostanie głupi Raticate. Ej, nie super efektywnie. Mało co mu zabrałem. Podejrzana sprawa, on musi mieć typ latający połączony, nie wiem, na przykład ze stalowym chociażby. Kurde, ty cwaniaczku. Dobra, wiecie co? Teraz to już sam nie wiem, kogo dać do niego.
Dobra, może dajmy, niech Gałka Gaming wejdzie, czyli mój Fortress Pokémon, który ma świetną obronę i którą mam nadzieję, że Raticate nie straszny. Bone Club. A, trochę bije. Troszkę bije, ale mamy Morning Suna jak coś. No dobra, słuchajcie, dawaj ze Spike Cannona, co tam się boję. Mam nadzieję, że 5 razy walnę i będzie dobrze. No, come on. Zobaczymy, ile to zabiera. Dobrze zabiera, nawet jak na 2 jest ładnie. No jak trafię jeszcze 3 razy, to go rozwalę. A, dobra, 3 razy to... Wow, Fortress, teraz to, żeś mnie zadziwił tym krytem. Brawo. Brawo, brawo. Dobra, Slagma. Slagmy chyba jeszcze nie widziałem. Ej, wiecie co, to dajmy ponownie niech wejdzie Butterfree. Mam nadzieję, że na Slagmę lepiej się sprawdzi, że ten Pokémon nie ma typu latającego. 32 level. Kurczę, strasznie wysokie te levele. Dobra, dawaj Psychika tym razem. Oby tym razem zabrał dość sporo, a nie nic. Oj, not very effective, no nie mam pytań, co za niefart. False Swipe. Cios, którym nie da się zabić, a który i tak trochę bierze, dobra. Czekajcie. Ground, to ja nie wiem, on może mieć jakiś typ robaczy chociażby. Dobra, spróbujmy Water Gun. Jak jesteś robakiem, to dostaniesz dość mocno. Nie wiem, co to za Pokémon. Nie wiem, jakie ma typy, ale Water Gun... O, Mimik. Okej, nauczył się tego ciosu. Dobra, naucz się Water Guna, spoko. I tak cię tym Water Gunem zamierzam rozwalić, Slagmo jedne. Dobra, pięknie, załatwione. I widzicie, Butterfree od razu się sprawdza. Dobra, kto kolejny? Bayleaf. A, czyli dalej masz startera niewyewoluowanego. No dobra, to może Magmar na takiego Bayleafa niech wejdzie. Oj, Bayleaf, tak mało ci brakuje, żeby się ewoluował, ojejku. Przy kolejnym spotkaniu pewnie będzie miał już Meganium. Dobra, spróbuj tego Aurora Beama. To jest mocny atak, swoje robi. A na Bayleafa zrobi dość dużo. No, połowę życia obniżony atak. No ale Leech Seed, jak tak możesz? Ale dobra, ten Leech Seed jeszcze nie działa chyba. Za pierwszym razem. Okej. Okay. Normalnie to już po pierwszym użyciu powinien zadziałać, co nie? No dziwne, ale spoko. Może w drugiej genie tak było. Kto kolejny? Scizor! Wow! Dobra, za tego Pokemona masz propsy, naprawdę. Za tego Pokemona ogromne propsy. Dajmy Darkraja, słuchajcie, na Scizora. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Czyli... O kurde, to jest świetny Pokemon. Jak ja bym chciał Scizora. Oj, gro, obdarz mnie Scizorem, obdarz mnie nim. Dobra, zacznijmy też od Leech Seeda. Tym razem ja zacznę tak taktycznie, co nie? Leech Seed ode mnie. Okej, obniża mi obronę, ale to takie... nic specjalnego. No dobra, w takim razie spróbuj z Mega Kicka. Mam nadzieję, że walnie mocno. No, liczyłem na więcej. Razor Leaf, okej. Ile zabierze? Wow! Zabrał dużo. Ej, dobra, słuchajcie, trzeba zmienić Pokemona. Fortress, kurczę, trochę obity. Dobra, damy, słuchajcie, Karafaxa. Karafax ma pełny HP, ma najwyższy level z moich Pokemonów. Ma dużo HP w ogóle, 121. Może sobie poradzi. Dobra, 121 HP. Co jest? No nie wierzę, co za niefart. Cios krytyczny, no nie wierzę, no akurat teraz kryt musiał wypalić. No dobra, ludzie, chyba jeszcze raz zmienię. No trochę się boję. Czekajcie, nie wiem w ogóle, czy ten atak bazuje na zwykłej obronie, czy na specjalnej. Masakra, dobra, mogę dać Fausta i Charizarda. Kurde, trudny wybór. Dobra, damy Charizarda, jak coś to będzie i tak chyba szybszy od Scizora. Nie no, Scizor wiedziałem, że będzie problemem. Wiedziałem. Dobra, obniżenie obrony. Okej. Ja cię przeczekam, cwaniaczku. Ja cię przeczekam. Leech Seed robi swoje. Wiedziałem, że warto tego użyć. Dobra, taki cios, który na pewno... A, dawaj, Flya. A co tam? Wzniosę się w powietrze. On w tym czasie znowu straci HP. Tak jest. No i teraz wystarczy go tylko dotknąć. Świetnie. O, jeszcze byłby super efektywny. No proszę. Ale i tak miał końcówkę życia, więc easy. Ach, dobrze poszło. Exp dzielony na tyle Pokemonów. I ostatni, Markrow. Dobra, nie zmieniam, słuchajcie. Mam nadzieję, że Charizard poradzi sobie z tym. Ej, on ma niski level. Dawaj go speka. Dobra, powinno być pięknie. Tak jest. Dobra, ludzie, no ja wam mówiłem, że będzie dobrze.
Ja wam mówiłem, Wulu pokonanym. Tak jest. Dlaczego przegrałem? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem czemu. Nie rozumiem. Czy to, co ten koleś Lenz mówił, to prawda? To, że nie dość dobrze troszczę się o Pokemony? Miłość, zaufanie. Tak, czy one są potrzebne? Nie rozumiem tego. Ale to się tutaj nie skończy. Nie teraz. Nie zamierzam się poddać i nie przerywa swojego snu związanego, wiecie, z staniem się najsilniejszym trenerem na świecie. No i dobrze, nie przerywaj, ale ze mną i tak nie masz szans, jak widać. Dobrze jest, dobrze jest. Tu nie można rowera włączyć. Co za miejsce. Dobra, muszę iść się podleczyć, bo tutaj jeszcze będzie trochę walk z roketami. A wiecie, tych cwaniaczków to lepiej tutaj nie olewać. Oni niestety potrafią swoje zrobić. No ale dobra. Dzisiaj zamierzam ich powstrzymać. Czy mi się uda? Zobaczymy. Oby. Przygotowałem sobie Pepsi, bo wiedziałem, że dzisiaj będzie się dużo działo i muszę być, wiecie, pełen, nabuzowany po prostu, wiecie, dużo cukru, te sprawy. To działa, uwierzcie mi, to działa, to zrobi swoje. Rokeci, jak zobaczą mnie, kurczę, tutaj pełnia sił, to nie ma opcji. Nie ma opcji, żeby nawet marzyli o zwycięstwie. Dobra, zobaczymy, co wy tam dalej mi pokażecie. Tutaj będą co najmniej, ojejku, znaczy trzech będzie co najmniej tutaj strażników. Zawsze kiedyś miałem problem z przejściem tego. Zawsze to robię na chybił, trafił, ale jakoś otwieram. To są takie głupie przejścia, naprawdę głupie przejścia, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Naprawdę nigdy nie pamiętam, jak to przejść. No, zobaczymy, na razie, zanim pójdziemy dalej, walczymy z nimi, bo wiecie, jak to się mówi. Myślał kogut o niedzieli, a w sobotę mu łeb ucieli. I tak samo może być z moimi Pokemonami, niestety. Więc lepiej uważać. Dobra, czekajcie. Walczymy z Magmarem. Teraz szybka powtórka. Magmar jako Pokemon ma typ Psychic Fighting. No to ja nie mam na niego nic super efektywnego, niestety. A spróbujmy po prostu z tego Rapid Spina. Zobaczymy, ile zabierzemy. Ile mu się zabierze? O, ten Rapid Spin świetny, dużo bierze i Aurora Beam. Okej. O kurde, super efektywne. Ej. Oż ty. Dobra, wykończ go Rapid Spinem. A, cwaniaczek z tego Magmara. Widzicie. Butterfree, mocny Pokémon, ale musi uważać. Dobra, ważne, że padłeś, ważne, że nie stanowisz dla mnie tutaj najmniejszego problemu. Dobra, czekajcie, czy ja zakupiłem tutaj sobie dość przedmiot? A w sumie dobra, mam, tylko najpierw może super potiony zmarnujmy, a nie od razu hyper potiony, bo potem nie będzie mnie stać i tyle będzie. Dobra. Muszę zawalczyć z nimi wszystkimi, żeby potem już bawić się w kombinację. Ale na razie walki. Pokaż, gościu, co tam masz, pokaż, co tam możesz zrobić nam. 3 poksy, dobra, ale pewnie niższe levele jak 3. O, ale muk. No, zaczyna od muka, ale 23 level, okej. Nasz rywal przed chwilą miał Pokemonu na ponad 30 levelu, a oni tutaj troszkę tak w dół schodzą, co nie? Taka prawda. O, Psychic super efektywny. To powinien go powalić. No, jasne, że powali. Dobra, Butterfree, ja to ci wbiję tak ten level up 1 do 35. I... Hipno, o nie. O nie, tylko nie Hipno. Już wiem, co Drowsy potrafi. Ej, dobra, słuchajcie. Nie pamiętam, co na niego było super efektywne na Drowsy. Ojejku, nie pek, czasami nie wiem. Błagam, proszę cię, nie mówcie, że on ma ten atak. Błagam, niech Hipno już go nie ma. Dawaj Spike Kanona 5 razy, proszę cię. Bardzo dużo bierze, cios krytyczny. Tylko nie 2 razy. No nie, miałeś 3 razy uderzyć. Dobra, wystarczyło, ojejku. Stres jest, jak go widzę, uwierzcie mi, stresik jest. Ale dobrze, że leży Hipno. Co prawda nie Hipno, Nidoking, nie Hipno mi zabił Pokemona i to jakże cennego, jak Lugia, tylko Drowsy, ale... Ojejku, ale ten Nidoking jest piękny, ja bym chciał Nidokinga i wiem, że już go mieć nie mogę. To boli, to naprawdę boli, ale patrzcie, co robi Fortress. I w końcu bije więcej niż 2 razy. Świetnie. O, nawet by walnął z 4 albo 5, ale Nidoking i tak już tego nie przetrwał. Dobrze jest, świetnie. No co, no pokonany, hajsy dawać, przydają się. Dobra, Butterfree oberwał? Nie. No to tak jak obiecałem, wbijamy mu 35 level, ale do tego jeszcze jedna walka. Pokaż, co tam masz.
I tak właściwie jak się pozbędziemy zespołu R, to wiecie, czekać nas już będzie ostatnia sala. Kurde, jak to wszystko szybko mija. Dobra, Lapras, oż ty. No dobra, widzę, że oni naprawdę mają dobre poksy. Dobra, Laprasiku, dostaniesz z Rapid Spina, mam nadzieję, że zaboli cię. O, super efektywne. No to mam nadzieję, że padnie, chociaż on ma ładną obronę. Co tam obrona Laprasa? Przed Butterfree nikt nie ma szans. Ja wam mówiłem, że Butterfree to będzie jeszcze niszczył wszystkich po kolei. A mając takie ciosy może to robić. O, Eevee! Ej, nie wiem, czy spotkałem Eevee'ego do tej pory. Chyba nie. No nie, słodki mały Eevee. Dawaj go z Rapid Speeda niestety. O, na niego not very effective. Okej, okay. Może też z roślinnym Pokemonem. Bariera. Okej, okay. Może być roślinnym, nie wiem. Daj jeszcze raz Rapid Spina, może wystarczy. Szczególnie, że Rapid Spin jest tu chyba specjalny. Ehe. Tak jest, dobrze, brawo. Kolejny przeciwnik załatwiony, a teraz bawimy się w kombinację. A jak mi to wyjdzie, nie mam pojęcia. Czekajcie, to tak. Po pierwsze, mam 4 Pokémony na 34 poziomie. Może Charizard niech podtrenuje. No dobra, i będziemy się bawić. Jak to odblokować? Dobra, tutaj odblokowałem sobie dostęp do walki, więc w sumie czemu nie? Stoczmy pojedynek. To jest, wiecie, taki złodziejaszek, który jakimś sposobem się tutaj dostał i trzeba go po prostu zdjąć. On raczej nie należy do Teamu Rocket. 2 Pokémony, a wśród nich Ponyta. Dobra, Ponyta, 26 level. A tu też potężny Charizard. Dobra, dawaj speka. O, not very effective. Cudownie. Future Sight, który zaraz nas walnie, ale... To wiecie co? W sumie on może mieć typ elektryczny też. Dobra, daj jeszcze raz tego peka. Powinno zadziałać. Ciekaw jestem, jak jest z tym Future Sightem, jak użyjemy Flya w kolejnej rundzie. Jak mnie nie będzie, tylko będę gdzieś tam w górze, to czy Future Sight zadziała? Porygon. W sumie nie mam pojęcia i w sumie sprawdziłbym to, wiecie? Bo to jeszcze Future Sight nie powinien zadziałać, tylko dopiero w kolejnej rundzie. Dobra, dajemy Flya. Zaraz się przekonamy. Rock Throwa ma, okej. Okay. A, Future Sight nie działa. A, 200 IQ, wiedziałem, że to może być dobre. O, jeszcze Fly super efektywny. Przyjemny, z pożytecznym, świetnie. Dobra, Porygon załatwiony. Dobrze, ten koleś, takie złodziejaszki zawsze chyba miały, nie jestem pewien, czy nie jakieś Growlite'y w tym miejscu gry, być może. Tu jest zablokowane, okej. Okay. Nie, no jak mówię wam, jak zwykle nie wiem, jak to trzeba otwierać. Dobra, teraz zamiast tego, bo to chyba nie po kolei trzeba było robić. Teraz zablokowałem wszystko. No dobra, kliknij jeszcze dwójkę. No zaraz zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Nie, no teraz to wszędzie zablokowane. Aha. Fajnie. Dobra, tutaj sobie odblokowałem to, ale to znowu niewiele mi daje. Nie, będziemy tutaj kombinować, co tu robić. Dobra, to coś da dobrego. Tu mamy dalej otwarte, ale dalej zablokowane. O, tu coś otworzyliśmy. Świetnie, Dire Hit, ojejku. Bardziej useless przedmiotu nie dało się znaleźć. No cóż, bywa i tak. Ej, no dobra, jakbym teraz na przykład trójkę sobie zablokował. Ona mi zablokuje te drzwi, ale może odblokuje mi coś innego. No zobaczmy, czekajcie. Tak, tutaj jest już to wszystko otwarte. A, ale to znowu się zablokowało. Kurde, to nie tak. No dobra, a jak teraz to zablokuję? O, coś się otworzyło. Dobra, to może być to. To może być... A, to nie ta kombinacja. Nie no, nienawidzę tego. Po prostu nienawidzę tego. Zawsze nie lubiłem tego miejsca. I już wiem, dlaczego go nie lubiłem. Dobra. Co mi dało odblokowanie tego? O, dobrą drogę, ale nie do końca, bo dalej mamy coś zablokowane niestety, kurczę. Co tam masz? 3 poksy. A wśród nich... Politoed! No to zacnie. Zacnie. Czyli czekajcie. Dobra, na spokojnie, bezbłędnie trzeba to przerobić. Dark Eyes, to najlepsze byłoby ciosy walczące, ale... Nie mam. Dark Eyes. No to w sumie stalowy strength też będzie super efektywny. Dawaj go. Pięknie. Powinniśmy go załatwić, chociaż strength nie jest za mocny, ale wystarczy tutaj. Tu jak najbardziej wystarcza. Świetnie, Charizard. Charizard też 35 level już ma. Wszyscy ekspią, o to chodzi.
Kolejny Bellsprout, ojejku. Dobra, ja nie będę się śmiał, słuchajcie, z Bellsproutów, ja już się nie śmieję z nikogo. Potem są takie pokemony, które teoretycznie nie powinny nic mi zrobić, a niszczą mnie jak chcą. Bo mają jakieś zaskakujące ataki, więc nie, przestańmy się śmiać z pokemonów takich teoretycznie słabych. O, a tutaj Lickitung. Okej, okay, Lickitung, okej, okay, ten to ma Jęzor. Dobra, dawaj Pekka. Pek też trochę bierze, ale on to pewnie przeżyje. O, a jednak nie. No ale jest różnica poziomu widoczna, więc wiadoma sprawa. Duncan pokonany. No dobra, Charizard, fajnie, fajnie. Spisałeś się, nie powiem, na medal. Ale teraz niech sobie podtrenuje Faust, czyli nasz Magmar. Tu już nic nie było, jakiegoś przedmiotu czasami nie było. O, był. A tym przedmiotem jest XA tak naprawdę. Gra to mi nie da żadnego Firestone'a ani innych takich tam rzeczy. Nie, nie, nie. Ono da mi takie dire hity, X ataki, takie po prostu tak, używaj tego. A czekajcie, oni w ogóle mówią coś ciekawego. Aha, fajnie, żeby zmienić kolejność. Co ty nie powiesz? Co ty nie powiesz? Dzięki za radę. Czekajcie, tutaj coś zablokowałem. Ojejku, zmiana tego to w ogóle mi nie pomogła. No dobra, czekajcie, to może tak, odblokujmy sobie ponownie to. Niech to wróci na ten moment, w którym to już wcześniej było. Spróbujmy z dwójką. Dwójka coś mi pomaga. Czy też nie za bardzo? Dalej niestety nie za bardzo. Nie tak jak powinno być, nie tak jak się spodziewałem. No dobra, jak zmienię jedynkę. Tylko czy ona mi całkiem nie zamknie wszystkiego? Aha, no właśnie. Chociaż tam dalej jest droga odblokowana, wydawałoby się. Ej, a spróbujmy teraz to. Ja nie mam bladego pojęcia, co ja tu robię, ale może zadziała coś w końcu. Nienawidzę tego miejsca. Aha, dalej wszystko źle. Dalej wszystko źle. No dobra, co odblokowywało tą dolną ścieżkę? Wydaje mi się, że chyba dwójka. Że teoretycznie dwójka, no ale zobaczymy. Nie no, dalej jest zablokowane, no to... Co jest grane? To co, czyżby jedynka odblokowywała to? Masakra, no nie wiem. Po prostu nie wiem, nigdy nie wiedziałem, nigdy nie wiem i tak to się kończy. Tu mamy to niby odblokowane, o, teraz miałbym nawet chyba... Tak ludzie, to chyba jedynka odblokowuje, czekajcie. Tu już nic nie zmienia, chociaż nie, tam dalej jest zablokowane. O, jejku, jejku, jejku. Dobra, teraz zablokowałem sobie w ogóle chyba wszystkie ścieżki. Nie, to tak trochę bez sensu. Czemu ja tego tak bardzo nie lubię? Czemu zawsze się muszę na tym motać? Które teraz? No nie wierzę, wszystko zablokowałem. No ale dobra, może o to chodzi. A teraz odblokujmy to. Nie, no to nie powinno chyba nic zmienić, chyba niestety. No właśnie. To niestety nic nie zmienia. Będę to powtarzał kolejny raz, ale naprawdę, ja to zawsze robię na chybił, trafił i w końcu się udaje. Gorzej jak dzisiaj będzie ten moment, w którym się w końcu nie uda. I będę w ogóle skończony. Dobra, a na dole? Czemu na dole ścieżka zablokowana? Kurczę, no. Dobra. Dawaj ten, dawaj tutaj, nie wiem, może zadziała. Aj, nie wierzę. Dobra. Wydawało mi się, że jestem blisko, po czym nagle wszystko zepsułem i już sam nie wiem. Nie, naprawdę, nie, nie, nie. Wydaje mi się, że to musi być to pierwsze, muszę ponownie zmienić. Dobra. Tutaj zmienić na włączone. Ale zmiana tego na włączone nie odblokowuje mi żadnej porządnej ścieżki. Ta dwójka jest głupia. Naprawdę. Ej, ale co jest grane? Przecież to jest teoretycznie łatwe. Mało przełączników i w ogóle wszystko wydaje się, że powinno być easy. O, so close. A spróbujmy teraz z dwójką, tylko błagam, nie zepsuć tego. Nie zamknijcie mi się drzwi. O nie, zamknęły się. Dobra, przywracaj to. Przywracaj to tak jak było. Ej, a dlaczego teraz to się nie odblokowało? Ej, nie kumam tego. Tu nawet chyba kolejność ma dokładne znaczenie. Ej, no serio.
Serio, ludzie, ja nie ogarniam tego. Serio. Dobra. One more time. Dawaj to. Nie no, świetnie. Jak zawsze wszystko źle. Teraz wszystko jest zamglokowane. Czemu to tak dziwnie działa? Aha. Tam na dole to nawet nie wiem, czy coś się zmieniło. Dobra, dawaj teraz jedynkę. Dobra. Ale tu jest wszystko zablokowane, nie tak jak powinno być. No dobra, daj teraz... Daj mi teraz trójkę. Nie wierzę. Normalnie 200 IQ to miejsce. Nie no, teraz to już... O, tam na dole miałbym przejść, teoretycznie. No dobra, jak teraz zablokuję dwójkę... Błagam, powiedzcie, że to... O nie, to na pewno nie to. No bo tutaj jest dalej to zablokowane. No dobra, jak teraz znowu zablokuję trójkę... Nie, to jest bez sensu. Chyba źle zrobiłem. Chociaż jakiś miałem głupi pomysł, żeby to zrobić, więc... So close! Nie, znaczy so close. Nie, no to nie jest close, co ja gadam. To nie blisko nawet. No i teraz zablokował wszystko. Nie, wiecie co? Ja się chyba poddaję. Ja to jakoś zrobię jeszcze raz. Samemu, nie wiem. Spędzę nad tym godzinę i to zrobię. Dlaczego ja tego miejsca tak bardzo nienawidzę? Teraz zaczynam to rozumieć. Po prostu mój złe wspomnienia z dzieciństwa powróciły, kiedy męczyłem się nad tym godzinami i nie potrafiłem tego zmienić. To działa w ogóle na jakichś własnych zasadach, słuchajcie, naprawdę. To ma jakieś swoje własne, chore zasady. A nie wiem, a jak na przykład jeszcze raz dam trójkę, ja nie wiem, czy to ma sens w ogóle. Tego typu zmiany w ogóle, czy mają sens. No nie wierzę. Dotarłem już prawie. Prawie jestem. Mi się wydaje, że jedynka to zmienia, tylko teraz pewnie klikając jedynkę wszystko wyłączę. No nie do końca wszystko, ale sobie... I hate this place. Nie, naprawdę, ja to naprawdę zawsze robię na chybił, trafił i to działa, ale dzisiaj po prostu... cały świat się ze mnie śmieje, bo po prostu nie wiem. Po prostu nie wiem. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, ja już się tutaj co najmniej z 10 minut zrobiłem z siebie debila przez 10 minut. Ja już sobie to daruję. Znajdę się tam, jak tylko zrobimy małe cięcie. To będzie tak zwana magia kina. Magia kina, czyli robisz cięcie i wszystko działa jakoś. Jak to się dzieje? Nikt nie wie, ale to działa. Tak więc, moi drodzy, słuchajcie, oficjalnie tutaj, słuchajcie. Robimy w tym momencie cięcie, a ja to ogarnę, więc widzimy się za chwilę. Dobra ludzie, ja już jestem i słuchajcie. Coś mi tu nie pasuje. Bo z tego, co się dowiedziałem, przejście tego jest banalnie proste. A okazuje się, że trzeba po prostu włączyć raz, znaczy 3, 2, 1. Ja nie potrafię w to uwierzyć, że to działa naprawdę. Serio. Jeżeli naprawdę działa 3, 2, 1 i nic więcej, bez żadnej większej filozofii... O Boże, to działa. O Boże, to działa, nie wierzę w to. To naprawdę działa! Umysł rozwalony. Ja zawsze to jakoś robiłem na milion sposobów i w ogóle... A ta kombinacja to 3, 2, 1. Nie. Zapomnijcie o tym, co widzieliście. Zapomnijcie, absolutnie. Nie myślcie o tym nawet. Nawet o tym nie myślcie już. Zaprzestańcie, wyłączcie myślenie o tym, co się stało przed chwilą. O Boże, to jest złe. Dawaj go z furikatera. O nie, teraz to już tak wściekły, będąc w tym momencie, to zniszczę roketów bez najmniejszego problemu. Dawaj, idziemy tam. Kogo tam masz kolejnego? Raticate, o. Raticate miał tutaj, muszę pamiętać, on miał chyba typ latający, co nie? Tak, na pewno latający i coś jeszcze. Dawaj furikatera.
trafia trzeci raz, więc powinien Eradicate'a zjechać. O, tak, po prostu, jak nic. Brawo, brawo Magmar, brawo. Brawo ja. Nie, nie, dajcie spokój. Chcę już stąd wyjść. Zabierzcie mnie stąd. Ja już chcę opuścić to miejsce. Dajmy, trenujmy. Kto tu jeszcze nie ma poziomu? Darkrai. Darkrai i Fortress. Dwa zacne Pokemony. O, można wszystko wyłączyć, proszę bardzo. A teraz jesteśmy, słuchajcie, w podziemiach marketu Goldenrod. O, Iceberry. Naprawdę? Czy ja muszę ciągle dostawać przedmioty, które średnio mi się przydadzą? No dobra. Skoro muszę, to spoko. Dobra. Słuchaj, przepuśćcie mnie, to wam się nic nie stanie, naprawdę. Muszę uratować prezesa, on musi ponownie wrócić do wieży radiowej. O, Granbull. Ojejku, to był w końcu, to był mógł być moment, kiedy w końcu mogę trenować Granbulla, jak zwykle ten moment nie nadszedł. Najgorzej. Dawaj go z Megakika. On miał chyba typ kamienny, właśnie, więc super efektywnie Megakik działa. Brawo, brawo, brawo Lantern, brawo. Dobra, kto kolejny? Co tam mi jeszcze pokażecie? Slowpoke. Okej, ten wolny Pokémon ma mi zrobić krzywdę. I don't think so. Mega Kick. Ile? A, tym razem Mega Kick, chociaż i tak skryta walnąłem. Submission. Okej, nie znam siły tego ciosu, ale chyba nie jest jakiś mega mocny. Dobra, fighting not very effective. Nie wiem, z czego cię walnąć, prawdę mówiąc. A, walnij Sunset Pyra, może podwyższę sobie wszystkie statystyki. Może jakoś to zadziała. Nie zadziałało. Jump kicka ma, o proszę. Ale jump kick też jakoś niezbyt specjalny. A, serio nie trafiasz? Znowu submission, no nie. Lantern, nie pozwól, żeby cię bił jakiś Slowpoke. No to się nie godzi po prostu, to się nie godzi, dawaj go. Kamieniami, bo kamieniami, ale skoro działa, to bijemy. Dobra. A i jakoś poszło. Co prawda stracił 50 życia, ale wiecie, Darkrai to jedyny tutaj u mnie Pokémon, który był w stanie przetrwać potężnego Dragon Rage'a, więc szacunek dla niego się należy. Dobra, podleczymy cię nieco, bo i tak chcę, żeby wbił ten 35 level. Dobra. Czy tu będzie już tylko jedna walka? Chyba. Karbos, o. Coś, co zwiększa na stałe speeda, 10 EV-ek dodaje, co nie, bo chyba 10 dodawał. No to dobry przedmiot, może być. Dobra, to możemy dać... A, kostek niech trzyma. Niech będzie jeszcze szybszy, jak na takiego Butterfree, co nie? A, jednak dwie walki jeszcze przed nami. No dobra, co tam masz? Pamiętasz mnie? O proszę, koleś, z typem się chyba spotkałem w Mahoganie. Okej. Co tam? Dwa poksy. Dzisiaj aż tak... O, Sudowoodo! Ciekawie. Dzisiaj aż tak dziwnie, bo jeszcze nie spotkałem żadnej legendy, a tyle walk. Ale dobra, pewnie zapeszę i zaraz jakaś legenda się pojawi. Z moim szczęściem. No ale zobaczymy. Dobra, ile ten... nawet Dynamic Punch. A co to za ciosy na... Ou! A dobra, jejku, ten super efektywny trochę mnie przestraszył. Co prawda sprawił, że Darkrai jest confused, ale zaryzykujemy. Proszę cię, nie uderz się. Kurczę, uderzył się. Ja to zawsze mam niefarta. Dobra, kolejny Dynamic Punch, ale tymi Dynamic Punchami to no, nie zrobi nam wielkiej krzywdy, ale proszę cię, Darkrai, musisz uderzyć w niego. No proszę cię, postaraj się. Dziękuję, dobrze jest. Mega Kick robi robotę. Sudowoodo rozwalone. I co, będzie level up? A gdzie tam? I Cyndaquil. No dobra, no Cyndaquil, myślę, że Cyndaquil nie będzie aż takim problemem. Dobra, znowu confused. Dobra, ale pięknie. Lantern się ogarnął, nie uderza się. Mega Kick. No chyba rozwali Cyndaquila. No w końcu to tylko Cyndaquil. Uwielbiam tego Pokemona, ale no nie oszukujmy się. No to jest Pokemon w pierwszej swojej formie. No nie ma prawa tutaj za dużo podziałać. No dobra, czyli czeka nas jeszcze jedna, dokładnie, jeszcze jedna walka. A jeszcze jak pomyślę sobie, że trzeba iść do wieży radiowej, to już w ogóle głowa mała. Dobra. Co tam masz? Dwa poki, a wśród nich Tyroquil. O, też go jeszcze nie spotkałem, grając w krystale. Świetnie, muszę zobaczyć swój Pokédex, bo mam wrażenie, że zaraz go, słuchajcie, zapełnię wszystkimi spotkanymi Pokemonami. Może się udać. O, co ciekawe, Mega Kick super efektywny na Tyroquil. Okej. 35 level, no i mamy co chciałem. A ostatnim Pokemonem jego jest Pidgeot. O,
No, Pidgeot to taki trochę niebezpieczny. Dobra, dajmy Fortressa. Oj, pięknie on wygląda, ta jego grzywa, co nie? No ale spokojnie, Rokeci, wy nie jesteście w stanie mi tu zrobić wielkiej krzywdy. O! O nie, 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 nie! Nie, stój! Masz dobrą obronę, nie daj się zabić, nie daj się zabić! O jest, ja nie wiem, co oni mają! Pidgeot to co, jakaś mała wersja Mewtwo? Znaczy mała, może nie mała, ale... Masakra... Dobra... TM-a znalazłem, super. A jaki to TM? Nie wiem, potem zobaczymy. O, jest i prezes. Kto? Co? Przybyłeś uratować mnie? Dziękuję ci bardzo. Wieża radiowa, co tam się stało? Przejęta została przez Team Rocket? Weź tą, kartki. O, świetnie, mamy, słuchajcie, kartę, która odblokuje nam dostęp do wieży teraz. Tak, na trzecim piętrze jest to potrzebne, żeby przejść. Tak jest. Tak, że mogą nawet, wiecie, oni mogą nawet specjalnym sygnałem Pokemony tutaj zmuszać do ich własnej woli, co nie? W sensie roketowej woli. Tak, proszę uratuj radio. Dobra, zrobię to, prezesie, zrobię to i już ruszam. Tak więc, nie czekając zbyt wiele i o! Dobra, co tu mamy? Mystic Water. Mystic Water w sumie wodny atak ma Butterfree. A Mystic Water zwiększał siłę wodnych ciosów. Ale nie, dobra, bo to jest... A, dobra, Water Gun tu nie jest wodny. Okej, okay, dobra, muszę potem zobaczyć kto, co i jak. Tak, tutaj wszyscy trenują. Wiem, że to są też jakieś różne przedmioty do zebrania, ale na razie się tym przejmować nie będę. Idziemy, słuchajcie, do wieży, do wieży. To jest teraz najważniejsze. Ciekawe, czy ludzie tutaj wiedzą, co się dzieje. Nie, tutaj nawet dzieciak nie wie pewnie, że Team Rocket zaatakował. Co tu się wyprawia w mieście. Tak, oni dalej niestety dalej mają kontrolę nad tym miastem, ale to już niedługo. Zaraz pomożemy. Teraz, jeżeli się nie mylę, mogą nas czekać nawet dwie trudne walki. No nie pamiętam, czy na pewno dwie, może więcej, ale takie dwie były bodajże trudne. No zobaczymy. Nie zrażajmy się, tyle powiem, nie zrażajmy się. Musi być dobrze. Dobra, o nie, tędy do wieży. Okej, okay. trzecie piętro. Parter też tu jest liczone jako piętro. Dobra, walczyłem z wszystkimi. Gdzieś nie walczyłem, a może z wszystkimi walczyłem? A, już nie wiem. Chodźmy tutaj, w każdym razie tu mamy przejście. Tak jest, teraz to działa jak należy. Darkrai na pierwszym miejscu, ale dobra, dajmy Fortressa, bo on ma 34 level. Niech wszyscy mają wyższe levele, a nie... Aha, jeszcze ty. No, ten typ to akurat nie będzie prawdopodobnie trudna walka, więc... No, ale taka, którą trzeba odbyć. No dobra, pokaż mi, co tam masz. Skarmory, no proszę, ej, ale tutaj, wiecie, sprite Skarmorego jest piękny. Dobra, zobaczymy. Dwa stalowe Pokemony. To byłby ciekawy pojedynek, ale już tutaj Spike Cannon dużo bierze. Dobra. Okej. Okay. Dwa Spike Cannony zabrałem mu połowy życia. Mega Horn. Ciekawie. O, dobra, albo i nie. Nie. Ten Mega Horn to nie na nas. Nie na nas, kolego. Pięknie. Skarmory leży. Zobaczymy, kogo tam jeszcze masz w zanadrzu. A twoim drugim Pokemonem jest Staryusz i znowu tak, wiecie. Mogło być lepiej, no ale jak jest Staryusz, to niech będzie Staryusz. Steelwing. No tak, Staryusz ze Steelwingiem, to ma sens. Super efektywny. No ale no, na Fortressa to może być super efektywne. On nawet self-destructa przeżywa na luzie, więc co ja się przejmuję. Brawo, Staryusz z głowy. Ale brakuje troszeczkę do 35 poziomu. No dobra, ja wiem, że to jest trochę marnotrawstwo hyperpotionów, ale chyba użyję. No chyba, że mam jakieś dobre inne rzeczy do leczenia, ale nie, ja tutaj do leczenia nic nie mam innego. No dobra, zmarnuję te hyperpotiony, ale wolę iść z Pokemonami z pełnym życiem, żebym potem nie żałował, że jakiś atak mi coś zrobił za dużo. O nie, tu są jeszcze dwie walki. A może są? Dobra. Dawaj. Nie boję się waszych pogróżek tutaj. Grozić to wy sobie możecie, ale nie mi. Dobra, co? Co ty tam masz? Cztery poksy. I to Golbat. No dobra, zaczyna się ciekawie od Golbata.
No, ale 21 level, ej. No, ludzie, ludzie, szanujmy się. Masakra, wygląda tak, jakby mu te, wiecie, te igły prosto do golbatowej twarzy ładował. Jej, straszne. Golbat, straszna śmierć golbata, nie ma co. Ale dobra, Fortress, jak ja widzę, jak on sobie radzi, też miło popatrzeć, słuchajcie. Machop, okej. Dawaj mnie tego Machopa. Taki silny Pokémon niby, taki cwaniaczek jesteś. Dawaj Spike Cannonem. Dobra. Ponad połowa życia, nieźle. Naprawdę nieźle. Dobra, nie wiem, czy jest tutaj Pokémon, który mógłby nam się przeciwstawić, prawdę mówiąc. Nie mam pojęcia. Corsola, o, ten Pokémon już nie raz, nie dwa mnie wkurzył. Dobra, mógł być moim Pokémonem, ale nie chciał, więc teraz niech za to zapłaci. Patrzcie, tak sobie pewnie, to pewnie ta sama Corsola mogła dołączyć do mnie, wolała Team Rocket. Ja wiedziałem, że w tym uśmieszku zawsze coś jest nie tak. On jest podejrzany. Uśmiech Corsoli zawsze był podejrzany. No ale dobra, brawo Fortress. Widzę, że ty bez litości tutaj dla wszystkich. Świetnie. I ostatni Persjan. No, no normalnie sam Giovanni by się nie pogniewał, jak zobaczyłby Persjana, co nie? Dobra, raz jeszcze Spike Kanony. Myślę, że wystarczą. No, jak jeden tyle zabiera, to na pewno. No, i tak by były dwa ciosy. Pięknie, pięknie Fortress. Tak jest, o to chodzi. Dobra, powalczył sobie, powalczył. Dajmy też innym powalczyć. W sumie chciałbym, żeby taki wyższy level też wbił sobie na spokojnie Darkrai, bo on ma, wiecie, takie statystyki u mnie nie najmocniejsze, a wypadałoby, żeby był silniejszy. Ta, miał, pomóż mi. A miał, pomoże? On nie dawał jakiegoś przedmiotu? Może dopiero potem, po przejściu tej wieży, nie pamiętam. Dobra, tak, ani kroku. Wiesz co? Wiesz co, wiesz co, ani kroku, naprawdę. O, i to jest, słuchajcie, Rocket Executive. Uuu, widzę, że jakiś groźniejszy przeciwnik. O nie, ma Pokémona na 36 levelu, wyższym niż mój. I trafił mu się Magikarp, o Boże. O Boże, nie. Stary, nie. Po prostu nie. Lubię na coś takiego popatrzeć, słuchajcie, pięknie, no. Randomizery mają to w sobie, co nie? Koleś miałby, nie wiem, być może jakiegoś superpoksa, naprawdę silnego, ale... zamiast tego dostał Magikarpia na 36, ojejku, aż mi cię szkoda. Tak, zasłużyłem na twój respekt. Nie, wiesz co? Wiesz co, to ja nie będę się wypowiadać na ten temat w ogóle. Naprawdę. Nie czuję się lepszy, że pokonałem Magikarpia na 36 levelu, no sorry. O! Kolejny Rocket Executive, okej, no widzę, że... No teraz się już zrobi... Dobra, słuchajcie, pośmialiśmy się z Magikarpia, okej. Ale teraz się robi ciekawie, bo Steelix na rejonach... Mega Kick Not Very Effective, o kurde. Attract, no nie wierzę. No nie wierzę, to jest Steelix płci żeńskiej, no dokładnie. Dobra, chciałbym użyć Leech Seeda, ale nie wiem, czy się uda. Żałuję, że od razu nie użyłem Leech Seeda, masakra. Proszę, o nie, chyba... Oż ty, Double Slap. Dobra, ojej, ile razy uderzy? 4 razy, sporo. Dobra, Darkrai, wierzę, że mimo wszystko... No nie, zakochany w nim. Nie atakuje, no ogarnij się. Lantern, ogarnij się, tak nie można. No nie, znowu go bije z... 4 razy. Dobra, on cię jeszcze nie wykończy, ale błagam cię, no traf z tego Leech Seeda w końcu. No musisz, Darkrai. Dobrze, w końcu to robi, dziękuję. W końcu Leech Seed trafiony. Super Sonic, dobra, to już tylko spowoduje, że wiem, że muszę czym prędzej zmienić tego Pokemona. Nie ma co się, słuchajcie, bawić ze Steelixem, bo to nie jest Pokemon, z którym robić sobie tutaj, można robić dobre dowcipy i w ogóle. Nie, nie, nie. Dobra, Fortress, wchodzisz raz jeszcze tym. I znowu, Fortress lubi wygrywać pojedynki stalowych Pokemonów. O, Double Slap, dobra, nakrycie zabrał tyle. Normalnie bierze 3 HP. To mało, a ja się jeszcze będę leczyć od Leech Seeda, więc easy. Dobra, też przywal z czegoś, co bije kilka razy. Naprawdę? Naprawdę? Mogłem trafić, to nie trafiłem. Całe ja i całe moje szczęście. Dobra, proszę cię, może teraz... Aha, Heart by Confusion, świetnie.
A i teraz on będzie mnie tak obijać. Nie, no dajcie spokój. Ten Steelix jest tak denerwującym Pokemonem, że no, głowa mała. Ale dobrze, że leczę sobie 9 HP bodajże od tego Lichcida, więc nawet. No nie, znowu się bijesz no sam. No nie rób tego. Dobra, w końcu Double Slab nie trafił. No ale dobra, ja się cały czas nieźle regeneruję. No proszę. Dobrze trafiasz, nice. No i bierze wystarczająco dużo, żeby go zaraz załatwić. Tak jest, Steelix teraz padnie. Dobra, mam go z głowy, nawet nie wiecie jak się cieszę. Trudny do rozwalenia przeciwnik. Kto kolejny? Dobra, czekajcie, na Elektroda super efektywny był Peg, jeżeli dobrze pamiętam. O nie. Dobra, chwila. Proszę, niech to będzie... Binda użył, o kurde. Nie mogę już uciec z tej walki. Jeszcze super efektywny. Co? Jeszcze kryt, no nie wierzę. Dobrze pamiętałem z tym pekiem. Wow, dobrze, że to go zabiło. Ej, no nie mam pytań, słuchajcie. Co tu się dzieje? Arbok, o. Dobra, też groźny się wydaje. Dobra, dajemy Fausta. Nie, dajcie mi już stąd iść, naprawdę. No, ja nawet nie wiem, czy ona normalnie nie miała Arboka. Albo któraś z nich tutaj miała Arboka. No nie wiem, ktoś tu miał go. Dobra, dawaj Furikatera. Za pierwszym nie załatwię, ale za drugim już na pewno powinienem dać radę, bardzo ładnie. Stringshot, okej, zmniejszenie speeda. Czyli teraz Arbok mnie pewnie wyprzedzi. Powder Snowa używa, no proszę. Dobra, dużo. Nawet co nieco zabrał, no ale dobra, Furikater robi robotę, dziękuję. Wow, okej, ten Steelix był mega denerwujący, ale mamy to z głowy. Dobra, słuchajcie, co ja tu dużo powiem wam, no leczymy się. Sobie zrobiłem dzisiaj wyzwanie, żeby spróbować poradzić sobie w tym miejscu, ale... No nie jest łatwo. Dobra, dawaj kolejny Hyper Potion tym razem dla Charizarda. No, Magmar na razie leczyć nie będę, mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Idziemy dalej. Ty walczysz tutaj, typie? Walczysz! Dobra, dawaj. A może nie walczysz jednak? A jednak walczy. Oni, słuchajcie, nadają sygnał, żeby wezwać Giovanniego. Ale nic z tych rzeczy, kolego, nic z tych rzeczy. Żaden Giovanni tutaj nie przybędzie. Bellossom. O, proszę. Roztańczony Pokémon przeciwko nam. Nie wiem, dawaj Mega Kika, zobaczymy. Zobaczymy, czy coś zabierze. Coś powinno. Wysoki poziom tego Pokémona. Shadow Ball, o. O nie, super efektywne. Wow, no mocne, ale zmniejszył specjalną obronę. O dobra, nie, to zmieniamy, słuchajcie, tylko nie wiem na kogo. Może dajmy Carafaxa. Fortress ma dobrą obronę, ale boję się, że ten Shadow Ball może być tu specjalny. Dobra, znowu Shadow Ball. Ile zabiera? No, widać, że jak nie super efektywne, to nie takie mocne. Dobra, dawaj tego Metal Claw, to jest atak zniszczenie, więc come on. Da radę? No nie wierzę, zostawiłem mu jeden HP dosłownie. Znaczy nie, no może jeden to nie, ale no bardzo mało. Dobra. Sacred Fire. No jeszcze poparzenie, no nie wierzę. Dobra, dawaj, mam nadzieję, że trafię z tego Metal Claw. Dobra, trafiamy. Dziękuję ci bardzo. Fire Spin na Bellossoma nie działa, bo pamiętam, że kiedyś Lugię trenowałem i tam też były Bellossomy i Fire Spin niestety nie działał na nią, niestety. Monkey! No proszę, na małpę trafiliśmy. Dobra, Lord, wbijaj. Ja już chcę iść dalej. Nawet nie wiem w sumie, czy potrzebna była walka z tymi gośćmi tutaj, nie wiem. Ale mają silne Pokémony, wysokie poziomy. Bardzo wysokie. Dawaj, Peka. Może to wystarczy, w końcu Monkey nie ma mocnej obrony. Aha, i to robi swoje. Dobrze. Kto kolejny? Jeszcze jeden Pokémon, a jest nim Hitmontop. No okej. Roztańczony Hitmontop. Dawaj go z Peka. O, Peg not very effective. No wiedziałem, że byłoby zbyt pięknie. Beat up. O nie, zwiększył sobie atak i jeszcze mi przywalił? A, dobra, bo to jest... Nie, beat up, dobra, tylko raz bije. Okej, to beat up i tak nie jest tutaj mocny. Dobra, to było not very effective, więc może... Dajmy go z flya. Znowu chciał walnąć z beat upa, nie ma tak dobrze. No. Zabierzemy troszkę, więc... Co tak mało?
Co się stało? Co to za znak zapytania w ogóle? Co się dzieje? Co jest grane? Ej! Co? Ej, moi... Moi drodzy! Ta gra zwariowała! Beat Up normalnie działa tak, że jak na przykład ma się 6 Pokemonów w drużynie i wszystkie żyją i się uderzy, to tak jakby Beat Up bije 6 razy. Ale jemu został jeden Pokémon. Bita powinien bić tylko raz. Nie rozumiem, co się wydarzyło, naprawdę. Nie potrafię zrozumieć, co się wydarzyło z tym atakiem. Tam były jakieś znaki zapytania. Ludzie, gra się zbugowała chyba na tym ataku. Dobra, nie... Nie, zaraz, on... Nie, ja tego nie rozumiem, naprawdę. Nie rozumiem, jak to działa w tej grze. Proszę cię, załatw go z tego Spike Cannona. Nie, ludzie... Zbagowany atak! Nie wiem, ile to razy było, to było coś nienormalnego. Wiele rzeczy widziałem, słuchajcie. Ale czegoś takiego nie. Naprawdę. Ta, wiem, że... O, fajnie, ci opuścili to miejsce. Ej, to była ostatnia walka? A ja myślałem, że to jeszcze nie koniec. Jezu, dobra, koniec, teraz jest koniec. Ja myślałem, że jeszcze jest wyższe piętro. A, bo wyższe piętro jest chyba właśnie w HeartGoldach i SoulSilverach. Dostałem Clear Bella. Super. Nie, ludzie, ja nie potrafię zrozumieć tego, co się wydarzyło. Ja potem będę musiał to dokładnie obczaić na powtórce raz jeszcze. Ja naprawdę tego nie rozumiem. Wytłumaczyłem wam, jak działa Beat Up. Powinien zadziałać raz, a tutaj w ogóle były jakieś znaki zapytania, jakieś Pokemony, których w ogóle nie wiadomo skąd się wzięły. Horsey, Machop, co jest grane? Nie potrafię tego zrozumieć. O, Xpr, świetnie. Moi drodzy, słuchajcie, w kolejnym materiale lecimy do wieży radiowej. Ja po prostu nie idę dalej, bo po prostu mój umysł wybuchnął. Nie wiem, co się dzieje. Nie mam dla tego pojęcia. W każdym razie, moi drodzy, spróbujcie to wytłumaczyć mi jakoś. Dobrze, że nikogo nie straciłem, a Charizard, jeden więcej atak i byłbym martwy. Nie wiem, nie rozumiem tego. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, by być na bieżąco, a my widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku z Pokémon Crystal Extreme Randomizer Nuzlocke. To tyle na dziś. Do zobaczenia, do kolejnego, cześć i czołem i na razie. Hej!